Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam Was na polski maptop po mapie Krumbach. Mapę stworzył Red Keinstus. Pojemność mapy 304.26 MB. Została wydana 22 listopada 2023 roku na wszystkie platformy. Jeśli chodzi o konsole i sloty, to na poziomie łatwym 1315, na poziomie średnim i trudnym 1179. Na poziomie średnim i trudnym mamy budynki na farmie, ale nie mamy sprzętu. Taka jest różnica. I powiem Wam, że mapa jest dość przyjemna. Bardzo malownicza. Z ciekawym ukształtowaniem terenu. Bardzo mi się podoba. Jest to mapa, która została stworzona fikcyjnie. Nie jest to bazowana na prawdziwym terenie. Aczkolwiek można się poczuć na niej, jakby była wzięta z prawdziwego terenu. Lokalizacji, także jest naprawdę warta uwagi. Także mapa wygląda w ten sposób. Na poziomie łatwym zaczynamy, no dość sporo tego terenu jest, powiem Wam szczerze, bo mamy sektor 9, 4, 95, 1, 77, 45, 94, jak widać. Tutaj jest część farmy i jest pole numer 1, pole numer 4 tu jest. No i tutaj sektor 95, to jest duże pastwisko. Tutaj mamy pole numer 9. Tutaj mamy kolejny teren, który jest częścią farmy. Są budynki, są tam świnki. Tutaj mamy pole numer 45. No i tutaj mamy kolejną dość sporą farmę, gdzie są krówki. No i resztę też budynków, które tworzą farmę. Także no, dość ciekawy pomysł. Fajnie to wygląda. Sama mapa też jest właśnie dość interesująca ze względu na to ukształtowanie terenu. Jeśli chodzi o ceny pól, już zaraz spróbuję znaleźć coś małego. Czyli tutaj mamy hektar niecały i za to mamy 53 860. Tutaj jeszcze jest mniejsza, proszę. Pół hektara 0,57 za 32 tysiące, czyli fajnie, że jest wybór jakichś małych poletek, które można sobie wybrać na sam początek, jeśli fundusz jest ograniczony, no i później średnie, tutaj mamy 1,21 hektara za 64, tutaj mamy 2,78 za 149, coś większego, 6,51 za 350, 18 za 430, teren leśny 612, to jest dość spory. Tutaj na przykład mamy teren z polem za 282, tam jest 1,46 hektara tego pola. Bardzo ciekawy też pomysł, połączenie lasu z polem. Bardzo mi się to podoba. Są też łąki, tutaj łąka 140 tysięcy, tu część lasu jest, a tu jest osobno pole już wtedy. No i są również obrzeża. Obrzeża można sobie kupić za 0. I tutaj wychodzi, że jest też również jakieś poletko 0,31 hektara, które moglibyśmy sobie gdzieś wykorzystać. Tylko tak się zastanawiam, gdzie ono mogłoby być. Chyba tutaj. Nie, to jest farma. No nie wiem, no gdzieś jest. W każdym razie może chodzi o ten zielony teren. No także to jest bardzo fajne, że można sobie kupić za 0 i wykorzystać do swojego scenariusza, jaki sobie tutaj rozegramy na mapie. Także to jest bardzo przydatne. Zerknijmy sobie na kalendarz rolniczy, standardowy, żadnych tam dodatków. Tutaj co mamy jeszcze? Zwierzęta. Nie posiadamy zwierząt na poziomie łatwym. Kontrakty jak najbardziej dostępne. Posiadamy biogazownię. No i to jest fajne, bo możemy sobie już działać i jak zobaczycie, biogazownia jest umieszczona również w ciekawym miejscu. To będzie później. Są i znajdźki, jest ich 12. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o tę informację. No i sobie możemy teraz przejść na spokojnie, pozwiedzać. Także sami zobaczycie, co miałem na myśli. No sam widok tutaj robi też fajne wrażenie. Ciekawie to wszystko wygląda. No i sama farma tutaj ma też swój klimat, bardzo
ciekawe elementy, które dodają smaczku właśnie tej farmie. Również przy ściągnięciu mapy równocześnie ściągają się mody, które są wykorzystane tutaj od innych moderów. Także będziecie mieć informacje podczas ściągania mapy. Tutaj mamy farmhouse, gdzie sobie ten prześpimy się. Mamy garaż. Ciekawe. No i tutaj pakiet właśnie shop od innego modera, które zostały tutaj wykorzystane. Bardzo fajnie klimatycznie to wygląda, zgrane z otoczeniem. No i tu właśnie ten mod jest dość ciekawy, bo jest wielopoziomowa właśnie stodoła z ciekawymi właśnie elementami. Takie inne rozwiązanie niż standardowe stodoły. To też można wejść? Nie. Jest i warsztat, jak widać. Trochę sprzętu na farmie. Nie ma dużo, ale taki najbardziej potrzebny. Ten element mi się podoba. Jest to dekoracyjny, aczkolwiek fajnie by było mieć coś takiego do wykorzystania. Jest to właśnie urządzenie do podnoszenia bel do przechowywania na strychu. Bardzo ciekawy pomysł. Aż dziw, że jeszcze nie został wykorzystany przez moderów jako urządzenie właśnie do ładowania stryżku. Tutaj mamy dalej trochę sprzętu. Takie elementy, no takie elementy to naprawdę ożywiają farmę. Stare rzeczy, które nie są już używane na farmie, a jeszcze są, jeszcze sobie stoją i dekorują farmę. Tu mamy kolejną. Tu mamy półeczkę na właśnie dodatki, widły, jakieś te łyżki. Tu też mamy wielopoziomowe, mniejszą, ale też. Także też fajny, ciekawy motyw. Mamy silos 800 tysięcy litrów pojemności. Taka wiata. No i tutaj mamy pastwisko. Bardzo fajnie wyglądające. 25 krówek tutaj pomieścimy. Świetny klimat, naprawdę. A tu mamy kolejny sprzęt jeszcze, który mamy do wykorzystania. Nie wiem, to jest poziomowe? Nie. Tu jest... A, tu jest takie coś. Aha. Silos. Bardzo ciekawe, zaraz. Na pewno silos? Zaraz się upewnię. Włączając sobie funkcję. No oczywiście, silos. Ciekawy pomysł. Chociaż ten mod pamiętam. Był gdzieś... dość niedawno był. Na Mod Hubie wystawiony. Dwie wersje tej shopy były. No. Ciekawe. Tu mamy kolejne pastwisko. 120 owieczek. I to jest to takie duże pastwisko. No, robi wrażenie. Lubię, jak sobie tak chodzą po takim terenie zwierzęta. Bardzo, bardzo taki... No ciekawy motyw na farmie. Jak jest właśnie coś takiego. Duże pastwisko. Dobra. To mamy tyle. Jeśli chodzi o tą farmę. Dość ciekawie to wygląda. Może zerknijmy z góry, jak to się prezentuje, bo ułożenie farmy jest też ciekawe. Przemyślane, na spokojnie widać i widać, że tu dużo pracy jest włożone. Tu jeszcze mamy szopę na środku tego pastwiska, także też można sobie to wykorzystać. No ładna farma, naprawdę, podoba mi się. Fajny klimat ma. No i teraz sobie pojedziemy się przejechać. To sobie zostawię. Jeszcze tylko sobie to wyłączę i włączymy sobie minimapę, żebyśmy widzieli mniej więcej, w którym kierunku się przemieszczam. A ten element to naprawdę zrobił wrażenie na mnie. I mapa. O, jeszcze jedno. Bardzo fajna ścieżka. Nie wiem dlaczego, ale takie elementy bardzo mi się podobają na mapie, jak są takie zejścia, takie zróżnicowany teren jest. Naprawdę mi się to podoba.
Jeśli chodzi o kolory, cienie i światło, tutaj jak widzicie jest wszystko w porządku, nie ma żadnego problemu. Tutaj znowu taki fajny element widokowy. Mapa, jeśli chodzi o sprzęt, jest to mapa na średnie i małe sprzęty. Z dużymi może być już problem. Pięknie to tu wygląda. Naprawdę ładnie. Niby rzeka, ale jest tak zrobiona fajnie, że widać, że twórca miał naprawdę ciekawe pomysły. Tu mamy jeden z punktów skupu w postaci pizzerii. No i wracając do sprzętu. Tutaj jak widzicie, to jest już dość spory traktor tutaj. Także już ma troszeczkę problemy, żeby się minąć z pojazdami, które są tutaj na mapie. Także średnie i małe, jak najbardziej duże, no to już może być problem. No i też moc sprzętu też trzeba wziąć tutaj pod uwagę. Jak widzicie, jest wielopoziomowa mapa. Teren górzysty, który ja uwielbiam naprawdę. Co daje naprawdę dobrego smaczku mapie. Jak widać, obrzeża mapy też ładnie się zlewają z resztą. Uczucie, jakby mapa się nie kończyła, a jesteśmy prawie już na obrzeżu. Ślicznie, naprawdę. Moim zdaniem mapa naprawdę warta uwagi, żeby sobie posprawdzać, przejechać się, sprawdzić jak się czujesz na tej mapie. Bo daje takie wrażenie naprawdę takiej ożywionej mapy. O, takie elementy jak takie drzewo zwalone. Świetnie. Pole pomiędzy lasem. Mega. Tutaj mamy winnicę. Mało właśnie takich map jest, które właśnie posiadają już winnice zrobione. A powiem wam, że przydałoby się, żeby były. Bo w niektórych mapach no ciężko się to buduje, fakt. To trzeba mieć cierpliwość do tego, ale jeśli już by były, no to fajnie się tym pobawić, naprawdę. Warto. Teraz szczególnie, że weszło tryb pakietów z tym, żeby można było się pobawić, także fajnie, jeśli twórca i moder umieści właśnie coś takiego. Tu mamy kruszarkę do kamienia, również kamieniołom. Możemy sobie wykorzystać właśnie tutaj te połacie. No, tu mamy coś w ogóle, jeśli chodzi o kamienie. Coś do zebrania. No nie widać, żeby to było jakieś płaci. W sumie czemu nie z góry tak popatrzeć. No nie widać, żeby było jakieś kamienie tutaj do wyboru. Także ten teren można sobie go kupić, wykorzystać sobie. Zaraz zerkniemy, jeśli popatrzymy się. To ten teren kosztuje 178 tysięcy, jest to sektor 88. Także jeśli byśmy chcieli się pobawić, to można to sobie to wykorzystać, nie wiem, to postawić kopalnię, czy coś, co wytwarza nam jakiś surowiec. Dobra, możemy jechać dalej. Teraz zobaczymy, czy tu jest jakiś zjazd, powinien być zaraz po lewo. Bo już jesteśmy na obrzeżach mapy. A, tutaj jest. No i teraz zmierzamy inną drogą do kolejnego punktu. Fajnie się prezentują te winnice. Kolejny taki ciekawy element z mostkiem, aczkolwiek to nie jest rzeka, tylko można pod nim przejechać. Tutaj mamy taki teren fajny, ogrodzony.
Nie jest to pastwisko, ale jest to... W ogóle ta droga mi się podoba z tym płotkiem. Naprawdę robi swój klimat. Jest to po prostu łąka otoczona takim płotem. I robi mega klimat, naprawdę, z tym drzewostanem tutaj. Świetnie to tu wygląda. Teraz sobie pojedziemy tu. Dużo jest właśnie takich miejsc, właśnie gdzie kupujesz pole i masz do dyspozycji już shopę. Też bardzo fajnie, ale podoba mi się to. Czasami można sobie zostawić sprzęt, nie trzeba wyciągnąć przez całą mapę do farmy. Widać, że tutaj osoba, która to robiła, dużo ma przemyślanych rzeczy. I bardzo jest to na duży plus właśnie tej mapy. Tereny naprawdę mega są, jak widzicie. Nie wiem, moim zdaniem nawet drzewa są przemyślane, gdzie są postawione, także... O, piękna droga tutaj. Mamy pole po lewej i teren leśny po prawej. Uj, ładnie się to komponuje, naprawdę. Świetny klimat. No i już tu się zbliżamy do kolejnego punktu. Też miejsce dość ciekawe. No i co? Tutaj mamy wierzby i to jest teren zalany. I bardzo fajnie to wygląda, bo wierzby właśnie rosną w takim miejscu. Przemyślana sprawa. No jak widać, tutaj mamy tartak standardowy, fajnie, fajnie zrobiony jest. Zaraz zobaczymy, jakie są koszty tego tartaku. 100 tysięcy standardowy, cena tak samo standardowa jak i budynek. Fajnie to wygląda. Miło tu jest. Taki fajny zakątek. Ej! Coś za wolno się to otwiera. Dobra, zobaczmy sobie na mapę, jak to wygląda sprawa. Zaczęliśmy w tym miejscu. Farmę sobie zwiedziliśmy. Przejechaliśmy tu. Zahaczyliśmy o pizzerię. No i tu później drogą do góry wyjechaliśmy sobie do kamieniołomu. Tutaj kamieniołom jest. Mamy właśnie, była kruszarka do kamieni. No i tutaj możemy sobie wapno jeszcze również zakupić. Tu w dół później pojechaliśmy koło tych winnic tutaj, tędy tą drogą. Tu jest właśnie ta fajna droga taka malownicza z tym płotkiem, drzewami. Tu przejechaliśmy sobie tędy wzdłuż lasu. Tutaj, no i tu jest tartak. Teraz sobie pojedziemy w dół do tych tutaj zabudowań. Ale ładnie to, przepraszam, ładnie to pole wygląda z tym słonecznikiem tutaj. No to już, jak wcześniej mówiłem, mamy kolejny taki ładny elemencik z przejazdem pod wiaduktem. Kurze, to jakby wyschnięta rzeka była. No nie wiem, czy to rzeka była wyschnięta, czy coś, bo tu widać też są te... Zaraz jadę, popatrzę się. A jednak, to jest chyba wyschnięta rzeka. Bo są właśnie wierzby. Wzdłuż poustawione, porosną. No to ciekawe, ale my to myślałem, że to taka droga do przejazdu, a jednak to nie. To wyschnięta rzeka jest. Fajnie, fajnie to wygląda. Ciekawe pomysły. Coś nowego. O. Dość długo się to ciągnie taka ta rzeka. Tutaj też jest przejazd przez tą rzekę.
No i tu później widoki są na dolinkę z góry. Tutaj mamy troszeczkę rzeczy, które możemy wykorzystać. Są to tutaj łańcuchy produkcyjne. Mamy stację paliw. Tutaj mamy główny sklep, gdzie sobie zakupimy sprzęt, zmodyfikujemy, dostosujemy. Jest plac, gdzie się pojawia. Tutaj mamy po lewej stronie młyn. Przykupię wszystkie tutaj budynki są, pewnie to jest przemyślane. Teraz zobaczymy ile młyn, ale tak chyba 96 powinien kosztować. Dokładnie, czyli standardowo. Mamy jakiś kiosk. To bardziej dekoracja jest. Tutaj mamy skup w postaci stacji benzynowej również, czyli stacja plus skup. Można zaopatrywać stację, produkty. Dobra, teraz... zaraz muszę zerknąć mapę. Dobra, tu muszę teraz jechać w lewo. No, tu jest ta farma, na której są świnki. No i dodatkowo jeszcze jeden punkcik. Też fajny klimacik tutaj jest, bardzo mi się to podoba. Tu mamy cieśle. 60 tysięcy za cieśle. No i za cieślą mamy po przeciwnej stronie dróżki. To taka jedno pojazdowa. Nie wiem, pojazd. No mamy tą właśnie farmę ze świnkami. 270 świnek. To mi się też fajnie podoba. Fajnie to jest zgrane z tym terenem leśnym tutaj. Mamy przejazd lekki do reszty tutaj zabudowań. No i jak sobie tu popatrzymy, no to jest ten cały teren do naszej dyspozycji razem z tym poletkiem tutaj. Także... ciekawie to wygląda. Też troszeczkę lasu mamy. Także jeśli jest za dużo drzew, można sobie to wykorzystać. Trochę powycinać. Tutaj sobie porobić z drzewa. Ciekawy pomysł. No i teraz sobie zjedziemy dalej w dół. Na południe mapy. Tu po prawej stronie będziemy mieć fajny wąwóz, który ładnie się prezentuje razem z takim zalewiskiem, powiem wam. Także nie wiem, czy to nie jest ta rzeka, która idzie od góry tam od tamtej farmy. Pięknie to wygląda, naprawdę. Świetnie, z takimi wysepkami tutaj. Czyli kolejne takie miejsce, gdzie można się zatrzymać i pooglądać sobie widoki. Tutaj, jak widać, mamy przędzalnię. 60 tysięcy za przędzalnię. Powiem, dużo takich miejsc, gdzie można zatrzymać się na tej mapie i trochę pooglądać widoków. No. Duży szacun z tego względu do twórcy. Przykuł oko, naprawdę. I przykuwa dalej, no bo to jeszcze nie koniec.
Tu mamy kolejne budynki po drodze. Budynki produkcyjne. Tu mamy piekarnię, 50 tysięcy. Bardzo ciekawy budynek z różnymi wejściami. Tam coś jest nawet na górze. Zaraz zerkniemy, co tutaj mają. Tu się nie wchodzi. Wow, taki korytarz. To jest chyba mod, mi się wydaje. On był chyba dostępny nawet na modhubie. Piekarnia. Bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy skup w postaci restauracji. Kościółek. No i tutaj mamy kolejne miejsce, które możemy sobie zakupić, bo jest to farma, którą możemy sobie również wykorzystać. Ona się znajduje na sektorze 75. Jest to teren 75. Kosztuje 225,480. Jak sobie kupimy, pojawiają się znaczniki. Mamy farmhouse. Mamy tutaj teraz zwierzątka. To są krówki. 45 krówek. No, niektórzy z was będą rozpoznawać, bo to jest pakiet budynków, które są do pobrania też również osobno. Dość popularne, bo mają fajny klimat, ładnie są zrobione, dopracowane. Mamy silos w tym budynku, jak i również kury. To jest fajne rozwiązanie, 360. Tutaj silos, jeśli chcemy, to musimy sobie otworzyć, żeby wsypać. Zaraz gdzieś tu było. Gdzieś ta klapa się tutaj otwierała. No i muszę wykorzystać pomoc. Gdzieś to było, ta klapa się tutaj przesuwała. O, jest tutaj. Nie, to są kury. To jest kucnik, zamknij drzwi. O, jest kółko tutaj. Proszę. No i wtedy stypujemy. Bardzo też ciekawy element. No i tutaj jeszcze kurki sobie wychodzą. No i mamy tutaj jeszcze kilka miejsc do schowania. Przejazdowe jest to. Ej, co to było? Przejazdowe jest, fajnie rozpracowana jest to, usytuowana jest ta farma, ładnie to wszystko się prezentuje, te krówki sobie chodzą, mega. Także jeśli byśmy chcieli mniejszą farmę, to tutaj można sobie to wykorzystać, kupić na swój sposób. Można pozmieniać sobie też budynki, jeśli byśmy chcieli, nie ma żadnego nie. Na niektórych mapach jest tak, że no nie da się sprzedać budynków. Tutaj mam mleczarnię, 70 tysięcy za mleczarnię. I jeszcze coś tam mamy? Chyba już nic. To już chyba wszystko, mi się tak wydaje. Chociaż tam coś na dole jeszcze mi się wydaje jest. No jeszcze tutaj musimy jechać. Są jeszcze miejsca. Dobra. Przepraszam, zakręciłem się. Fajnie, to poziomowanie tych farm jest fajne. Droga wyżej, farma troszeczkę niżej z drogi, wjazd jest. Ciekawy pomysł, naprawdę. No i tutaj mamy kolejny fajny zjazd. Ładnie to się prezentuje. Taki malowniczy. Widać dużo, dużo pracy wymagała ta mapa. I skupienia, dużo przemyślenia. Tu mamy kolejną fabryczkę. Cukrownia, 80 tysięcy. Fajny budynek, też się ładnie prezentuje z tą okolicą. No i tu na samym dole taki dość spory budynek. Wygląda na skup.
to już na samym dole mapy. No i tutaj właśnie jest ten skup. Także tu jesteśmy, no, na skupie. No i co? Odtąd, gdzie były sklepy, świnki, pojechaliśmy sobie w dół. Tutaj przędzalnia. Jest ten malowniczy teren. No to jest ta rzeka właśnie. Ona tu tędy przepływa. Także robi swój klimat. Tutaj jest ta mała farma z tymi innymi budynkami. Tu zjechaliśmy sobie fajnie tą drogą w dół. Cukrownia do samego dołu. I teraz muszę się dostać właśnie do tego punktu, czyli będę wracał. Bo tą samą drogą to za chwilę się zobaczymy. No i tutaj właśnie jadę takim ładnym terenem właśnie leśnym, przy łące. Ładnie to wygląda. Zaraz dojedziemy do punktu sobie. Ta droga prowadzi tam od tych serpentyn malowniczych. Taki podnóże tej drogi. No i tutaj wyjeżdżamy. Tu mamy krawca. Za niego 100 tysięcy. Aż w ładnym miejscu jest umiejscowiony. Takim skrótem tam pojechałem przez las właśnie do tego krawca. No i tu pojedziemy sobie teraz dalej w stronę kolejnej farmy. Tylko teraz muszę sobie przypomnieć, czy jechać prosto, czy sobie skręcić prosto. Mamy kolejne takie pole ogrodzone, raczej łąkę. Kolejny taki malowniczy odcinek drogi. No powiem wam, dawno już nie było takiej mapy, gdzie no jadę z uśmiechem na twarzy, oprowadzając was po mapie, no. Niby, tak jak mówiłem, niby fikcyjna mapa, ale naprawdę jeżdżąc tu czuję się, jakby no, to było prawdziwe miejsce gdzieś. Gdzieś na jakimś Niemczech czy gdzieś. Alpach. No i to jest to właśnie kolejna farma, którą posiadamy. Co tu na tej farmie się znajduje, no to jest to dużo, dużo wyboru tutaj jest. Znaczy wyboru, no dużo rzeczy. Zacznijmy może od samej góry, bo farma ta jest wielopoziomowa, jeśli można to tak nazwać. Tu mamy farmhouse z ładnym widokiem, proszę, na pole. I powiem wam szczerze, ta farma naprawdę mi się podoba, jest, nie wiem, jest świetnie zrobiona. Tu mamy najwyższy poziom, gdzie jest dom. Mamy niżej przejście sobie tutaj do shop, gdzie możemy sobie trzymać sprzęt. Później mamy znowu niżej przejście, to tutaj mamy silosy na kiszonkę. Mamy silos 800. Tutaj mamy na tym poziomie, co to są, do przechowywania bel i palet, 450 sztuk. Tu też sotki są, tu też mamy jakieś szopy. Też inny poziom. Tu mamy właśnie biogazownię i to jest właśnie fajnie, że jest to umieszczone na takim terenie dość sporym, połączone z farmą. Coś nowego, bardzo ciekawy pomysł. Tu mamy drogę, która otacza oborę z krowami, 200 krów. No i tu jest to duże pastwisko. Także zobaczmy sobie z góry, jak to wszystko wygląda. Ładnie się to prezentuje. Jeden poziom, drugi, trzeci, no i czwarty tu, tutaj to pastwisko. Tutaj jeszcze mamy wiatę do wykorzystania na tym pastwisku. Pastwisko jest naprawdę obszerne, mega. Pięknie to tutaj wygląda. Tutaj jeszcze do biogazowni ten, co wypala jakiś tam gaz zbędny. Tu dróżka wokół tego, także no... Placyk jeszcze do wykorzystania, nie wiem, można postawić duży sprzęt. No przy tej biogazowni trochę może być pracy. Dla mnie ta farma
Super, też mega. Już taką na większą skalę produkcja. Dobra, wracamy do traktoru. I został nam jeszcze jeden ostatni punkcik. Tylko teraz muszę się do niego dostać. Muszę sprawdzić, którędy jechać jeszcze. Ale to zaraz, tylko się dostanę na głównej drogi tutaj. I zaraz jesteśmy tu. A ja muszę się dostać, gdzie to było? A, tutaj się muszę dostać, czyli muszę tu tą drogą jechać, dobra. No i jak widzicie, tam w tle kolejna szopę. Jeśli sobie zakupicie plac, czy tą łąkę, to do tego macie szopę. Taki z placykiem, fajny element. No i ostatni punkt na mapie, także ślicznie te pola wyglądają. O, stąd widać tą farmę tam na górze, od której zaczęliśmy. Ale ładnie się prezentuje tam na tej wzgórzu, ślicznie. Tutaj mamy kolejne miejsce, zaraz może sobie podjadę, o tutaj będzie lepsze miejsce do zaparkowania. Sobie przeskoczę przez płot. No i tu jest ostatnie miejsce, tu sobie zejdziemy. To jest ten plot cały, 76, on kosztuje 193 900, jak sobie zakupimy, to się pojawiają koniki. Także tutaj możemy sobie hodować konie. Bardzo ładny krajobraz. 15 koników tutaj pomieścimy. I taki pagórek jest na środku w sumie, bo... A nie, no. Także stąd mamy ładne widoki na miasteczko. No, tam w oddali, gdzie jest kościół. Widok na farmę, tam od której też zaczynamy. No i tutaj również jest widok na farmę, tutaj tą, którą również posiadamy, tą dużą. Pięknie to wygląda. Strasznie malowniczo. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą mapę. Jeszcze zerknijmy sobie na widok z góry. Ładnie to wszystko się prezentuje. Tu takie zbocze, gdzie jest to miasteczko takie mniejsze. Tu są te rzeczy. Farma. Tam widać też jakieś zabudowania ogrodzone, łąki, no i ta rzeka, która też robi swój klimat tutaj, prawda? Kolejna szopa. No powiem wam tak, że naprawdę, na pewno, grając tu, spędzicie dużo miło, dużo naprawdę godzin i miło na pewno, bo na takich mapach to warto sobie pograć. Jak mówiłem, no uśmiech z twarzy naprawdę mi nie schodził, jeżdżąc po tej mapie, patrząc się, zatrzymując się w niektórych miejscach na te widoki. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to będę wdzięczny za łapkę w górę, motywację lub komentarz z waszej strony. Będzie naprawdę bardzo miło. Dzięki, na razie. Cześć.